a na niższe ligi jeżdżę rowerem. Siema, witam ze smutnego miasta Kraków. Dzisiaj na szczęście słonecznego, ale trochę wiecznego. Jest trochę zimno, ale to nie zmienia faktu, że warto się dzisiaj wybrać jakiś meczyk. No ale dobra, wystarczy już tego Hamburga, tego Neapolu. Pora na jakieś ligi, w których o wynik się walczy, wyszarpuje się w ostatnich sekundach, gdzie taktyka odgrywa najważniejszą rolę, czyli niższe ligi. Tak się składa, że w Krakowie w tamtym roku Garbarnia, na której meczu byłem, awansowała do drugiej ligi. Tak więc dzisiaj odwiedzimy Garbarnię, zobaczymy, co tam słychać. I gdybyśmy się przenieśli 50 lat wstecz, to pewnie bylibyśmy tutaj na meczu. Tutaj jest Hotel Forum, który powstał w miejscu pierwszego historycznego stadionu Garbarni. A tak to musimy się udać na drugą stronę ulicy, na Rydlówkę 23, gdzie znajduje się obiekt Garbarni. Piękna słoneczna pogoda, więc najwyższa pora zacząć rozgrywki drugiej ligi. To już powinien być czwarty mecz Garbarni w tej rundzie. Jest pierwszy, ponieważ trzy poprzednie kolejki zostały odwołane z powodu ciężkich, trudnych warunków do gry. Co ciekawe, jeszcze do niedawna wydawało się, że Garbarnia może tej rundy nie zacząć na swoim stadionie, ponieważ PZPN wydał warunkową decyzję o możliwości rozgrywania meczów drugiej ligi na obiekcie Rydlówka 23. Warunkiem było przez poprzednią rundę, czy teraz, rozpoczęcie budowy zadaszenia na tej trybunie dla 250 osób. Takie są wymogi w drugiej lidze. Garbarnia złożyła wniosek do miasta, natomiast chodziło o zakotwiczenie tego zadaszenia. Według decyzji władz projekt, który przedstawiła Garbarnia, był projektem zadaszenia trwałego. A tutaj już architekt miejski musi decyzję podjąć. Takie rzeczy trwają rok, więc wniosek został odrzucony. Natomiast śmieszne i kuriozalne jest to, że budynki, które są tutaj za mną, te budynki, miały mieć charakter usługowy, ale jak widzicie, nie wyglądają jak budynki o charakterze usługowym, więc wniosek prosty jest, są równi i równiejsi. Futbolem się nikt w tym mieście za bardzo nie interesuje, jeżeli chodzi o niższe ligi. Jest to trochę takie krzywdzące, nie fair, także... Mam zaszczyt powitać Państwa na spotkaniu 23. kolejki drugiej ligi, w którym za kilkanaście minut nasza drużyna zmierzy się z klubem sportowym ROW 1964 Rybnik. Szanowni Państwo, przywitajmy brawami bohaterów dzisiejszego widowiska. Garbarnia Kraków, ROW Rybnik! Piłkarzy na boisko wyprowadzają sędziowie z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Jako główny zawodnik poprowadzi pan Piotr Urban. Na liniach pomagać mu będą pan Kuba Wójcik i pan Filip Sierant. A arbitrem technicznym dzisiejszego spotkania jest pan Piotr Zucidło. Szanowni Państwo, na prośbę naszych gości bardzo Państwa proszę o uczczenie chwilą ciszy zmarłego Andrzeja Frydeckiego, przyjaciela, wspaniałego człowieka, zawodnika i trenera ROW-u Rybnik. Proszę Państwa, na jego cześć drużyna ROW-u Rybnik zagra w dzisiejszym meczu w czarnych opaskach na ramieniu, a ja proszę Państwa o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Nie ma waru, to już nic nie prowadzi. Dziękuję.
lata chroni. Ale ciężkie są. To było... Również wysocy. On strzeli 5 metrów. No nie no, ale to... Fatalnie. W 23 minucie gola dla Row Rybnik zdobył grający z numerem 86 Sebastian Musiolik. Row Rybnik prowadzi z Garbarnią 2-1. Kurwa sędzia! Stój na środku i się nie ruszaj. Tak, aż dolą pójdzie. Kolina, ty chuju! Szanowni Państwo, w tym momencie rozpoczęła się druga połowa spotkania Garbarni z Rowem Rybnik. Ja przypomnę, że do przerwy Row prowadzi z Garbarnią 3-1. Obydwie drużyny przystąpiły do drugiej części spotkania bez zmian, a ja pozwolę sobie Państwu szybciutko przeczytać składy, w jakich występują oba zespoły. No i po meczu Garbarnia przegrywa na własnym stadionie z Rowem Rybnik 3-1. Jakie refleksje z meczu? No tak, że druga liga na Garbarni wygląda całkiem fajnie. Jest tutaj zajebisty klimat, kiełbasa dobra, piwko dobre, fajny kameralny stadion, super klimat, dziadki, które pamiętają najlepsze sukcesy, no i młodzi ludzie. I życzę Garbarni jak najlepiej. No. To tyle, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.